Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie podkładki chłodzącej do laptopa. Jest to bardzo fajna i bardzo dobrze wykonana podkładka firmy Thermaltake. Dokładnie jest to model Massive TM. Podkładkę taką możemy kupić za jakieś 140 zł, no średnia cena to 150. Za chwilkę przyjrzymy się jej dokładnie w rozpakowaniu. Zapraszam do oglądania. Ok, moi drodzy, przed nami podkładka chłodząca do laptopa Thermaltake Massive TM. Widzimy na opakowaniu już, jak samo urządzenie wygląda. Mamy też takie podstawowe cechy. Dwa wentylatory o średnicy 120 mm z regulowaną prędkością. Sensor temperatury mierzący w czterech różnych miejscach. Wyświetlacz pokazując nam m.in. temperaturę, ergonomiczne wykonanie i możliwość regulacji. Ta podkładka będzie bez problemu pasowała do laptopów aż do 17 cali, jeśli chodzi o przekątną ekranu. Mamy też taki znaczek Temperature Monitor tutaj na dole. Zobaczmy sobie, co jeszcze ciekawego. Po bokach nic nie ma, ale będzie na pewno z tyłu. Właśnie. Mamy specyfikację, moi drodzy. Mam też tutaj pokazane, jak to powietrze nam krąży, chodzi laptopa. Oznaczenie. Kompatybilność z laptopami od 10 do 17 cali. Wymiary. Dwa wentylatory niskoprofilowe 120 mm, waga łączna podkładki 830 g, czarny kolor, wykonanie z aluminium oraz plastiku, maksymalne natężenie prądu 0,46 A oraz napięcie na portach USB 5V. Prędkość obrotowa 1000 obrotów na minutę i funkcja turbo 1300. Maksymalny poziom hałasu 31 dB, czyli całkiem przyzwoicie. Przepływ powietrza 61 CFM-ów. Mamy także informacje o ciśnieniu powietrza oraz o sensorze pracującym od 0 do 99 stopni Celsjusza. I mamy też graficznie takie podstawowe cechy, podwójny port USB, nóżki rozkładane do regulacji, aluminiowy front, dopasowywalny sensor, wielofunkcyjny wyświetlacz oraz dwa wentylatory 120 mm. Dobrze, to by było na tyle, a teraz pora otworzyć sobie ten kartonik i zobaczyć to cudo na własne oczy. Tak, jak widzicie, wszystko jest bardzo fajnie zapakowane, zabezpieczone. Mamy instrukcję, kabelek USB. Tu już wyjmuję samą podkładkę. Widzicie, kabelek do podłączenia jej z komputerem. Jest też jakaś prosta instrukcja. Pokazująca podłączenie oraz funkcję. To oczywiście wszystko wyjdzie nam w testach. I moi drodzy, wyjąłem tą podkładkę. Powiem Wam tak, nie jest za ciężka, natomiast czuć już, że mamy w rękach produkt z wyższej półki. Zobaczcie, front mamy z aluminium. Dokładnie jest to szczotkowany aluminium. Mam nadzieję, że to teraz widać. Czyli aluminium świetnie wyglądające i przy okazji wytrzymałe. Pod spodem widzimy dwa wentylatory. Tak więc wygląda to wszystko super. Sam panel, zobaczcie, też fajnie wykonany, przyciski takie dotykowe, włącznik, jakaś funkcja automanual, funkcja turbo, blokowanie oraz funkcja temperatury. To sobie wszystko dokładnie przetestujemy, sprawdzimy w testach. Mamy suwaczki, które chyba przesuwają nam miejsce pomiaru naszej temperatury komputera. Zobaczcie, podkładka nie jest zbyt gruba. Od spodu wygląda to tak. Mamy takie małe gumowane podwyższenia. O, dzięki czemu naprawdę świetnie trzyma się biurka, więc nie będzie szans, żeby komputer się przemieszczał. Z tyłu mamy dwa porty USB 2.0. No i jeszcze ciekawa rzecz, tutaj mamy regulację podwyższenia. Też tutaj jest gumka. Rozkładamy sobie podwyższenie dwustopniowe, jak widzicie. Jeden stopień, drugi. Niestety nie są one już antypoślizgowe, ale myślę, że te gumki z przodu powinny i tak spowodować, że to się nie będzie zbytnio przesuwało. Zobaczmy szybciutko. No, na tym najwyższym jest trochę gorzej. Lepiej jest na pośrednim, ale generalnie nie to jest najważniejsze, ponieważ jeśli laptop stoi na płasko, tak jak najczęściej się go używa, wtedy nie ma szans na przemieszczanie. No cóż, jakość wykonania jak na taki pierwszy rzut oka, po prostu rewelacja. Plastik jest fajny, nie mamy błyszczących elementów. Mamy też wytrzymałe aluminium na froncie. Fajny panel sterowania,
dwa wydajne wentylatory 120 mm. No i bierzemy się za testy, zobaczymy, co ta podkładka pokaże nam przy obciążeniu laptopa. Zrobimy sobie testy przy pomocy programów, obciążymy jakąś grą i zobaczymy wtedy, o ile ta podkładka będzie w stanie nam schłodzić nasz komputer. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania i zapraszam także do innych filmów. Pozdrawiam Was, cześć!